Bez zmiany ustaw, bez reformy. Zdaniem Brukseli rząd Donalda Tuska przywrócił w Polsce tak zwaną praworządność. Za tym idzie odblokowanie unijnych środków. W przyszłym tygodniu zapadną decyzje o wypłacie około 600 milionów złotych. Goszcząca w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że ze względu na złożenie przez rząd wniosku o przystąpienie do Prokuratury Europejskiej, w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje w sprawie unijnych pieniędzy dla Polski. Te decyzje uwolnią do 137 miliardów euro dla Polski z Funduszu Odbudowy i Funduszu Spójności. Pieniądze te trafią na określone cele, cyfryzację, inwestycje w Polsce lokalnej oraz rozwój zielonej energii. Za tym kryje się m.in. dążenie do radykalnego ograniczenia dwutlenku węgla, usunięcie węgla z miksu energetycznego i zastąpienie go np. fotowoltaiką, pompami ciepła czy wiatrakami. Ekonomista profesor Grażyna Ancyparowicz zwraca uwagę, że producentami tych technologii są zachodnie kraje Unii pewne transakcje, które będą sprzyjały niektórym krajom, transakcje czysto handlowe albo finansowe, będą mogły być bez przeszkód realizowane i pewne grupy ludzi będą się bogaciły i ten proces konsolidacji bogactwa, który trwa, będzie dalej mógł się posuwać bez przeszkód. Środki dla Polski na realizację Krajowego Planu Odbudowy były blokowane przez długie miesiące. Powodem blokady było rzekome łamanie tzw. praworządności przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Komisja Europejska oczekiwała Reformy w wymiarze sprawiedliwości. Zresztą w 2022 roku przewodnicząca von der Leyen, w czasie spotkania z prezydentem Dudą i premierem Morawieckim w podwarszawskim Konstancinie, złożyła jasną deklarację. Pieniądze będą wypłacane, kiedy reformy i inwestycje zostaną dokonane. Wypowiedź ta obowiązywała do 13 grudnia zeszłego roku, kiedy władze w Polsce przejęła liberalno-lewicowa koalicja. Żadna ustawa dotycząca wymiaru sprawiedliwości nie została uchwalona, mimo to środki zostaną odblokowane. To dowodzi, że KPO było szantażem wobec naszego rządu, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Te środki, jeżeli je dostaniemy, to nie będzie w tym żadna zasługa Donalda Tuska. Te środki na tych samych zasadach i w oparciu o te same regulacje powinniśmy byli otrzymać już dawno temu. Premier Tusk otrzymał od Komisji Europejskiej prezent w postaci unijnych środków, prezent na kilka tygodni przed wyborami samorządowymi i do Parlamentu Europejskiego. Na polskie to jest 600 miliardów złotych. To są. Nie... To jest naprawdę góra pieniędzy, którą dobrze wykorzystamy. Pomoc na dłoń z Brukseli dla Donalda Tuska może nie być za darmo. Politolog profesor Tomasz Grzegorz Gross przypomina pytanie, które wciąż jest otwarte. Czy po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego szef platformy obywatelskiej powalczy o ważną funkcję w Brukseli? Prawdopodobnie pani von der Leyen zależy na tym, żeby nie walczył o ten sam fotel. Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Urzula von der Leyen ogłosiła na początku tygodnia, że będzie się ubiegała o reelekcję jako przewodnicząca Komisji Europejskiej. Donald Tusk, ze swoim brukselskim doświadczeniem, byłby dla niej poważnym kontrkandydatem.